Trzecią kwartę debiutanty z Krosna wygrywa w Ostrowie 23-18. No i odrobili te straty rywale, zmniejszyli tą przewagę ostrowskiej drużyny 66-59. Maddox do Jakuba Dłuskiego, ten do Dawida Bręka. Bręk nietrafiający, piłka w rękach Arona Johnsona jest. Aaron Johnson zaczarował tam rywalami. Rozpoczynamy czwartą kwartę w zestawieniu Johnson, Carter, Majewski, Tomaszek i Szewczyk. Tam zasłony stawiał Tomaszek i skorzystał z tego wszystkiego Carter. 13 punktów Cartera, który już niebawem po raz pierwszy zostanie tatą. Czeka na ten moment, kiedy na świat przyjdzie jego potomek. 68-59 po punktach Cartera, ale tam mamy gwizdek sędziów. Robert Tomaszek fauluje. To jest drugie przewinienie. Aktywny jest pod ostrowskim koszem Jakub Dłuski, szukający tam pozycji i potrafiący znaleźć dobrą pozycję. Wallace trafia, proszę. Wallace po raz kolejny. Szósta asysta Dawida Bręka, 17 punktów Wallace'a, 68-62. Drużyna z Krosna. Zobaczymy, co zrobi w tej czwartej kwarcie. Zobaczymy, czy Ostrowianie wrócą do tego grania, które prezentowali do przerwy w tym pojedynku, do Roberta Tomaszka. I to będą dwa rzuty wolne dla Roberta Tomaszka. Przewinienie teraz Dłuskiego. Tam było nieporozumienie w defensywie w zespole gości. I wykorzystali to gracze Stalówki, Robert Tomaszek na naszych ekranach. Tymczasem Aaron Johnson, no można powiedzieć, idzie na rekord, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mecz i tą liczbę asyst. Robert Tomaszek na linii rzutów wolnych. Pierwsza próba Roberta Tomaszka, taki zadaniowiec, zawodnik od czarnej roboty. Nie trafił jednak przy pierwszym podejściu. Raz jeszcze Robert Tomaszek. Dwukrotnie spudłował jednak Robert Tomaszek Wallace. Atak pozycyjny rywali. Wallace lubi grać z piłką. Wallace do Dłuskiego. Piłka jednak w rękach rywali. Maddox trafia. Znów taka akcja penetracyjna z góry. 1-1. Dobrze gra z piłką Maddox. 68-64. 4 punkty zostały z tego jakże olbrzymiego prowadzenia Ostrowian. Robert Tomaszek, przewinienie kolejne Jakuba Dłuskiego, trzecie w tym dzisiejszym meczu. I znów na linię rzutów wolnych powędruje Robert Tomaszek. Dariusz Oczkowicz opuścił parkiet, do gry wszedł Dino Pita w zespole rywali. Robert Tomaszek na linii rzutów wolnych. Trafia! Poprzednie dwa rzuty nieudane, teraz skutecznie Robert Tomaszek. Raz jeszcze. Tym razem jednak niecelnie. 69-64. W 32 minucie tego dzisiejszego meczu. No już 33. Maddox. Jest Maddox, odegranie do Dawida Bręka, ale trafił teraz trójkę tutaj rozgrywający gości. Ależ teraz punkty zdobywane przez Dawida Bręka, 69-67 w tym momencie. Do 2 punktów zmniejszają straty rywale, niesamowicie walczy tutaj drużyna z Krosna. Carter, odegranie, nie, Carter to jest strata, na szczęście wrócił dobrze do defensywy Aaron Johnson, no i przydałoby się spokojniej zagrać w tym ataku, niepotrzebny ten tak szybki rzut Cartera, przydałoby się uspokoić grę, przydałoby się ustawić atak.
No ale jednak tutaj inna decyzja podjęta przez Cartera, 69 do 69, bo trafia Jakub Dłuski. Mówiłem o tym, że to jest świetny mecz tego zawodnika. Było w tym spotkaniu 60 do 40 dla Stalówki, a teraz remis po 69, 29 do 9. Od 25 minuty przez 9 minut koszykarze Stalówki zdobywają tutaj zaledwie 9 punktów, a rywale złapali wiatr w żagle. Rywale rzucili 29 punktów. No i proszę, jak nam się niesamowicie odmieniło to spotkanie, tak niemalże na własne życzenie tutaj Ostrowianie wpędzają się w kłopoty, wpędzają się w problemy. Bo jest remis po 69, teraz Aaron Johnson na linii rzutów wolnych trafia. Odzyskujemy prowadzenie, ale nie tego spodziewaliśmy się po tej drugiej połowie. To miała być łatwa przeprawa w tej drugiej części. Miała być ta dominacja Ostrowian. Tymczasem jest ciężka walka, jest ciężki bój. Trafił dwukrotnie Aaron Johnson, 71 do 69. Zmiany w ostrowskim zespole. Carter i Szewczyk opuścili parkiet, Nikołow i Majewski są w grze. No i teraz właśnie Łukasz Majewski zagra na pozycji numer 2, na pozycji numer 3 Kostrzewski i na czwórce mamy Nikołowa. Zobaczymy, jak Łukasz Majewski będzie radził sobie w roli rzucającego obrońcy. Teraz znakomicie poradził sobie Sean King, ależ znakomity blok. Teraz Amerykanina Aaron Johnson nietrafiający. 71 do 69, nowy wariant w taktyce BM Slam Stal. To gra jednocześnie Majewskiego, Kostrzewskiego i Nikołowa. Dawid Bręk do Wallace'a, Wallace nietrafiający, Sean King, jest Łukasz Majewski, jest piłka w rękach Ostrowian. To może być ważny moment tego spotkania. Teraz należy uspokoić grę, teraz należy zagrać rozważnie, spokojnie, cierpliwie. Mateusz Kostrzewski kontra Dawid Brań. Przewaga wzrostu tutaj była po stronie Kostrzewskiego i mamy przewinienie teraz Dawida Bręka. Fauluje w tej sytuacji Dawid Bręk, drugie przewinienie tego zawodnika w dzisiejszym meczu. Opuści parkiet teraz Wallace, do gry wejdzie Szymon Rduch. Niesamowity charakter drużyny z Krosna. Niesamowicie odmienili ten mecz, wrócili tutaj do walki. Aaron Johnson do Nikołowa i punkty Christa Nikołowa. Trafia teraz Nikołow, 14 punktów Nikołowa. I co ciekawe, to jest 14 asysta Aarona Johnsona w tym dzisiejszym meczu. No to jest jego rekord sezonu. Miał już 10 asyst, miał już 12 w Dąbrowie Górniczej. Miał także pokaźną liczbę asysty w trakcie pierwszego meczu w Toruniu. Teraz przechwyciliśmy piłkę do Łukasza Majewskiego. Majewski do Kostrzewskiego. Uspokoić trzeba grę. 69 punktów gości, 73 Ostrowian. Niewiele ponad 5 minut do końca tego meczu. Aaron Johnson czaruje rywalami. Ach, niedokładnie dogrywana ta piłka jednak do Christa Nikołowa i to się niestety kończy teraz ze stratą. Pierwsza strata w tym meczu Aarona Johnsona. Dawid Bręk. Zespół z Krosna nie zrezygnuje, zespół z Krosna już to pokazał, że będzie tutaj niesamowicie walczył. Jest teraz Dawid Bręk. Dino Pita i co? I jednak przewinienie na konto Aarona Johnsona. Teraz tutaj Aaron Johnson faulował. Dino Pita, cały czas Dino Pita i wymusił przewinienie Łukasza Majewskiego, to jego trzecie w tym meczu, po raz trzeci w tym pojedynku. Fauluje Łukasz Majewski, Dino Pita wędrujący na linię rzutów wolnych przy tym czteropunktowym prowadzeniu koszykarzy BM Slam Stal. Dino Pita trafia pewnie. Skuteczny ten pierwszy rzut tego zawodnika.
Raz jeszcze Dino Pita. Drugi rzuty także celny. Drugi rzuty także skuteczny. 73 do 71. Znów tylko dwa punkty przewagi Ostrowian. 4,5 minuty. Znów jesteśmy świadkami emocjonującego spotkania w Ostrowie. Tak było przecież choćby w rywalizacji z drużyną ze Szczecina. Tam przez trzy kwarty Ostrowianie mieli duże problemy, ale w czwartej kwarcie potrafiliśmy znakomicie odmienić losy tamtego meczu. Teraz dwie fantastyczne kwarty. Przestój w trzeciej kwarcie i walka, bo debiutant, bo Beniaminek postawił nam się tutaj bardzo mocno. Trafia Sean King, 9 punkt podkoszowego Stalówki. No ale to wszystko cały czas jest tak w zawieszeniu. Mogą tutaj obawiać się o ten końcowy wynik fani Stalówki. Trafił jednak Sean King przy drugim podejściu. 75 do 71. Agresywnie przeszkadzamy teraz rywalowi. Próbujemy już na połowie rywala być tam i przeszkadzać koszykarzom. No, teraz zdaniem arbitrów błąd linii końcowej w tej sytuacji. 75 do 71. Aaron Johnson. Tam walka Majewskiego z jednym z graczy z Krosna, z Dino Pitą. Aaron Johnson. A tak, każda akcja teraz na wagę złota. Aaron Johnson znakomicie, fantastycznie, no cudowne dogranie Johnsona do Kinga. 15 asysta w tym meczu, kolejne punkty Shona Kinga. 77 do 71 i musi reagować Michał Baran. Prosi o czas, prosi o przerwę teraz szkoleniowiec gości. 36 minuta tego spotkania. Sean King trafia! Jak na środkowego świetnie wykonuje te rzuty wolne. 78 do 71. No czyżby drużyna Stalówki znów tutaj odzyskiwała kontrolę nad tym meczem? Czyżby drużyna BM Slam Stal znów tutaj miała dominować i sięgnąć po zwycięstwo? Na to liczymy, na to czekamy. Aczkolwiek rywale walczą doskonale, rywale pokazują charakter. Teraz Maddox, odegranie Hajric, Bręk i dobrze teraz popracowali Ostrowianie w defensywie, bardzo dobrze, mocno, twardo zagraliśmy teraz w obronie i od razu mamy tego efekty. Kostrzewski to Johnsona, jest Aaron Johnson. Do Łukasza Majewskiego, Dino Pita fauluje. Przewinienie teraz na konto Dino Pity. Tam rozmowa Nikołowa z Majewskim. No po raz pierwszy w tym sezonie na pozycji numer 2 zagrał Łukasz Majewski przez krótki fragment w trakcie tego wyjazdowego meczu w Dąbrowie Górniczej przed tygodniem. Dzisiaj już sporo minut. I to w kluczowym momencie tego spotkania zdecydował się na ten wariant Emil Rajkowicz. Ach, nie trafił teraz Łukasz Majewski. Po raz kolejny Łukasz Majewski. Do tej pory 8 punktów. Wszystkie punkty zdobyte w pierwszej kwarcie. Jest i 9 punkt tego doświadczonego zawodnika. 79 do 71. Ostatnie 4 minuty w tym meczu rozpoczęte. Dawid Bręk. To Wallace'a. Wallace dzisiaj pokazuje nam się z bardzo dobrej strony, choć teraz stracił piłkę na rzecz Johnsona. Ten do Nikołowa. Ach, jednak teraz przekombinowali nieco gracze Stalówki. Już Johnson naciska rywala, już Johnson wracał do tej defensywy. A tutaj będzie przewinienie w ataku Maddoxa. Ustawił się świetnie Mateusz Kostrzewski. Tam Aaron Johnson przeprosił chyba Nikołowa za to podanie, bo nie do końca to było dobre podanie. Ależ świetna, ależ kapitalna atmosfera na trybunach hali przy Wrocławskiej.
Łukasz Majewski kontra Pita, odegranie do Nikołowa, raz jeszcze Majewski, Majewski i punkty teraz znakomicie do środka i na zewnątrz, teraz taka niemalże książkowa akcja i trafienie Łukasza Majewskiego, 81-71 i czas dla trenera gości. Ostatnie 3 minuty, było nerwowo, było tutaj gorąco, teraz jednak jest znowu świetnie, znowu fiesta, znowu zadowolenie na trybunach hali przy Kusocińskiej, przy oczywiście Wrocławskiej, ale atmosfera jak za dawnych lat przy Kusocińskiego, jest 10 punktów przewagi Stalówki. Dariusz Wyka, Wallace z dystansu trafia, no świetny mecz tego zawodnika, trafia Wallace, 20 punktów dziś tego gracza, w pełni tutaj zastępuje Czerapowicza w tym spotkaniu. Aaron Johnson, 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 no i to jest ta jego szybkość, to jest ta jego fantastyczna gra. Trafia Aaron Johnson, 9 punktów Amerykanina, do tego dzisiaj tutaj mnóstwo, bo 16 asyst. Wallace, Dino Pita, 2 minuty, niewiele ponad 2 minuty do końca, Dino Pita, problemy teraz graczy gości, trafił, trafił tutaj Dino Pita, 83-76, 7 punktów przewagi Stalówki. Majewski, Majewski kontra Dino Pita, dogranie do Shona Kinga, nie trafił jednak Sean King. 83-76, 95 sekund do końca, tam Emil Rajkowicz grający ze swoim zespołem. Dawid Pręk, nie odgwizdali błędu sędziowie. Dariusz Wyga, Wyga nieskutecznie, Wallace tam pofrunął do góry. Cały czas goście, Wallace nietrafiający i spokojnie, teraz trzeba uspokoić. Christo Nikołow, Aaron Johnson do Kostrzewskiego, proszę, jak znakomicie i punkty, 85-76 i to jest, uwaga, uwaga, 17 asysta Aarona Johnsona w tym dzisiejszym meczu, ostatnia minuta rozpoczęta, Aaron Johnson, 17 asyst, no czapki z głów przed naszym ostrowskim stalowym generałem, coś nieprawdopodobnego. Aaron Johnson, 17 asyst, z tego o ile dobrze pamiętam, to rekord polskiej ligi, jest na poziomie 21 bądź 20 asyst, a dzisiaj 17 asyst Aarona Johnsona, który tym samym wyrównuje rekordowe osiągnięcie Zorana Sretenowicza, legendarnego Zorana Sretenowicza, który w 2001 roku w barwach Stalówki miał 17 asyst w trakcie meczu z Czarnymi Słupsk. Dzisiaj dokonuje tego także Aaron Johnson. Zobaczymy, czy wystarczy czasu, żeby zapisać się w historii jako rekordzista w klubie z Ostrowa Wielkopolskiego. Trafił teraz Aaron Johnson dwukrotnie, 87-76, ostatnie sekundy, ostatnie fragmenty tego dzisiejszego spotkania. Maddox kontra Nikołow i mamy tutaj przewinienie. Faulował taktycznie Christo Nikołow. 87-76, no znów rozgrzali tutaj kibiców Stalówki, gracze PM Slam Stal, znów dostarczyli tych emocji tutaj żółto-niebiescy. Teraz możemy oczywiście mówić się z uśmiechem na twarzy, ale był taki moment, kiedy rzeczywiście nie wyglądało to najlepiej. Teraz najważniejsze, że jest przewaga, że będzie kolejny sukces, że to będzie 8 wygrana z rzędu, że to będzie 16 zwycięstwo w tym sezonie i 10 z rzędu u siebie, a więc cały czas ten serial trwa, ta seria cały czas jest kontynuowana. Głodni zwycięstw są koszykarze Stalówki, umacniają swoją pozycję w ligowej tabeli, żółto-niebiescy Stalówka drużyną z czołówki, a dzisiaj ten sukces pieczętuje teraz Christo Nikołow. Trafił Bułgar na zakończenie
tego dzisiejszego meczu najskuteczniejszy gracz Stalówki, 16 punktów Nikołowa. I kończy się ten mecz sukcesem Stalówki 89-78. W takich rozmiarach Ostrowianie wygrywają. Czas na pomeczową konferencję prasową. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu Stali, dobrego meczu, i dla trenera Rajkowicza za dotychczasowe osiągnięcia, ponieważ wykonał dobrą pracę po słabym początku ligi. Widać, że ta drużyna idzie do góry i funkcjonuje coraz lepiej. Wciąż mimo bardzo słabego początku mam duży niedosyt po tym meczu, ponieważ w pewnym momencie doszliśmy, zespół Stali, na remis. Trener miał wykorzystane dwa czasy. Jeden zostawiony na totalną końcówkę i samo to pokazywało, że mamy w tym meczu szansę odnieść zwycięstwo, gdzie w pierwszej połowie wynik oscylował w granicach 20 punktów przewagi, najwyżej dla zespołu gospodarzy. Na pewno ciężko było się pozbierać po początku meczu, kiedy na stopę Royce'a Ulridge'a wpadł któryś z wysokich zawodników Stali, rzucając się po piłkę i skręcił w zasadzie zdrową kostkę, tyle co wyleczyliśmy jego jedną nogę, jedną kostkę po skręceniu w meczu z Kutnem. Zaraz potem kontuzja łokcia. Dzisiaj pierwszy mecz przygotowany na 100% do gry i zdrowy, i w pierwszej akcji pechowo skręcił kostkę i to jakby boli. Zespół źle zareagował, patrząc na to, co się dzieje. Była nie lekka panika, jakby mentalnie źle zareagowaliśmy na to i ten mecz zaczął uciekać. Oczywiście słabo broniliśmy w pierwszej połowie akcji 1 na 1. Aaron Johnson miał dużą przewagę na pozycji numer 1 nad Dawidem i tutaj znów to spadło na nas dosyć niespodziewanie i uważam to za po prostu za zwykłego pecha, natomiast tego pecha w ostatnim czasie mamy trochę dużo i myślę, że limit pecha został w tym meczu wyczerpany. Chciałem podziękować moim zawodnikom za to, że w momencie, gdy przegrywali różnicą 20 punktów, wciąż wierzyli w możliwość odniesienia końcowego sukcesu, za co zostali nagrodzeni i w czwartej kwarcie na 4 minuty do końca wyszliśmy na remis, natomiast jedna strata Dawida i dwa rzuty niecelne w ataku spowodowały przy dobrej egzekucji Ostrowa, że znowu ten zespół wrócił na bezpieczne prowadzenie, natomiast przy odrobinie mądrości mogliśmy, uważam, przechylić ten mecz na swoją stronę, stąd należą się również moim chłopcom gratulacje, szczególnie za walkę. Co do meczu, to myślę, że ten mecz przegraliśmy niestety pierwszą słabą połową. Weszliśmy w ten mecz tak naprawdę bardzo źle. Drużyna z Ostrowa praktycznie robiła z nami co chciała. No, w drugiej połowie już było znacznie lepiej. Rzuciliśmy wszystkie siły. I szkoda, że w momencie, gdy był remis, właśnie mieliśmy słabszy moment, bo może, być może można było to spotkanie wygrać. Ostatnio gramy słabsze mecze, mamy kilka porażek, więc to zwycięstwo bardzo nam się by przydało. Niestety nie udało się. W pewnych elementach zatrzymaliśmy drużynę z Ostrowa, na przykład na desce, gdzie wydaje się, że mieli ogromną przewagę wzrostu, jest remis. W pewnych elementach nie zatrzymaliśmy, dobrze siedzieli piłką, mają tu widzę aż 28 asyst, stąd to bardzo dużo. Stal, drużyna z Ostrowa, dobry zespół, niestety nie udało się dzisiaj wygrać. Gratulacje dla przeciwników. First of all, I would like to congratulate the players for the victory and this was a... Przede wszystkim chcę pogratulować moim zawodnikom tego zwycięstwa. Dzisiaj była tutaj bardzo fajna atmosfera. Gratuluję także rywalowi, który walczył i nigdy się nie poddał w tym meczu. Mieliśmy przecież wysokie prowadzenie w pierwszej połowie, tak samo było w trzeciej kwarcie.
Oni jednak potrafili wrócić do walki. Ostatecznie nasi zawodnicy ponownie mieli kontrolę i to daje nam bardzo ważne zwycięstwo. To był bardzo ważny mecz dla nas, żeby być w czołówce. Nasz zespół walczył twardo. Było przecież 20 punktów przewagi. Niestety straciliśmy tą przewagę. Nie zabrakło nam jednak koncentracji. To dało nam zwycięstwo. Jeszcze krótko.